To witamy po przerwie. Przed rozpoczęciem wypadu chciałem jeszcze poinformować, że ruszył konkurs SIGFINE INPUT. Zapraszamy do... Teraz zapraszamy na wykład, który wygłoszą pan profesor doktor habilitowany Włodzimierz Gruszczyński oraz współpracownicy pan Maciej Ogrodniczuk oraz pan Bartłomiej Nitron. Temat wykładu to jasnopis, program do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów. Powitajmy brawo. To rozumiem, że już... Aha, to pewnie powinienem włączyć to urządzenie. Chociaż słychać mnie lepiej, czy... Tak samo. A tak samo. Ale chyba dobrze słychać. Ja właśnie nie jestem... Tylko, że to ponoć jest, miało być nagrywane, więc może lepiej, żeby było... Nie ma. Tak, no więc... Szumiało, to znaczy... Raz, dwa, trzy. Nie wiem. Raz, dwa, trzy. Tak samo chyba. Ale ja właśnie teraz mówię dokładnie do... Słychać? Okej, okej, dobrze. To jeszcze raz dzień dobry. Bardzo miło, myślę, że w imieniu całego zespołu, bo nasz zespół liczy trochę więcej niż trzy osoby, ten, który pracował nad jasnopisem, cały zespół był zachwycony tym, że zostaliśmy zauważeni i że zostaliśmy zaproszeni przez Państwa. Traktujemy to naprawdę jako swego rodzaju wyróżnienie. Ostatnio w ogóle dobrze nam się powodzi, jesteśmy wyróżniani, bo jeszcze ostatnie dni można w soczewce z Focusa na nas głosować, zachęcam. No i jeszcze w przyszłym tygodniu podobno film o nas mają robić, więc to tak autoreklamiarsko zacznę. A potem Państwo sami ocenią, czy nam się należy. Więc żeby nie przedłużać, powiedzmy... Skąd się to wszystko wzięło? Jasnopis powstał w wyniku, jako skutek grantu. Trochę ironicznie powiem, że jest to z formalnego punktu widzenia skutek uboczny, dlatego że w grancie NCN-owskim w tamtym roku, w tamtym konkursie można było składać tylko wnioski na badania podstawowe, cokolwiek by to znaczyło, więc broń Boże, nic praktycznego nie mogło z tego wyniknąć. No, przypadkiem wynikło. Więc tu są dane podstawowe, kto, co i za ile. Najciekawszą może informacją, która jest na tym slajdzie, jest to, że okres realizacji został przedłużony, to dosyć mocno. W trakcie okaże się przynajmniej jedna z przyczyn. Pewne badania nam nie wyszły, czy też wyszły niezgodnie z naszymi hipotezami badawczymi, założeniami. I nie bardzo wiedzieliśmy, co z tym począć, musieliśmy je powtórzyć, nie wiedzieliśmy właśnie, co było przyczyną. To jest zespół. Znowu, pokazujemy to dlatego, że chyba warto pokazać, że jest to projekt nietypowy z dwóch powodów. Po pierwsze, jest wybitnie interdyscyplinarny, a po drugie, wybitnie międzyośrodkowy. Formalnie był realizowany przy... obecnie już Uniwersytecie SWPS w Warszawie, ale jak widać w zasadzie tylko ja reprezentuję tę szacowną uczelnię, a poza tym wszyscy członkowie zespołu są skądinąd. Najsilniej reprezentowana jest instytucja, Instytut Podstaw Informatyki PAN i moich dwóch kolegów, którzy za chwilę będą też mówili, właśnie z tej instytucji, z tego instytutu pochodzi. No i w tamtym czasie jeszcze nasza koleżanka Edyta Harzyńska, nasza nadworna psycholożka, była jeszcze wtedy doktorantką w SWPS-ie, teraz już jest panią doktor i pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Jakie były cele? Cele właśnie te oficjalne, te, które miały być związane z badaniami podstawowymi, to było ustalenie cech tekstu, oczywiście tekstu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tego sformułowania, które mają wpływ na zrozumiałość. Od początku zgłaszaliśmy chęć
zbadania czy sprawdzenia tylko tego, co należy do tak zwanych powierzchniowych cech tekstu, a więc cech gramatyczny, najogólniej rzecz biorąc, i cechy leksykalne, czyli dobór wyrazów. Nie zamierzaliśmy i nie byliśmy przygotowani ani teoretycznie, ani w zespole nie było osób, które mogłyby innymi rzeczami się zająć. No, na przykład wiadomo, że na rozumienie tekstu bardzo duży wpływ tekstu drukowanego, czy tekstu wyświetlanego na ekranie monitora, czy wyświetlacza ma kształt czcionki, organizacja tekstu, fizyczna, ilość światła tak zwanego i tak dalej, i tak dalej. To było niedawno stosunkowo badane przez zespół inny w Łodzi. Tym myśmy się zupełnie nie zajmowali, tylko i wyłącznie tekst jako właśnie byt językowy. Dlaczego w ogóle się tym zajęliśmy? Nie ulega wątpliwości, chyba większość osób w Polsce, która myśli, czyta, styka się z tekstami, a jeszcze jeżeli te osoby znają języki obce lub chociaż jeden język obcy, na przykład angielski, to ma takie doświadczenia, że na przykład jak kupujemy jakiś gadżet elektroniczny albo nawet stosunkowo prostą rzecz, ale taką, która wymaga instrukcji obsługi albo instrukcji zamontowania albo czegoś takiego, no i dostajemy do tego taką książkę, w której są teksty po polsku, kazachsku, angielsku, francusku, niemiecku, no to oczywiście większość z nas otwiera najpierw po polsku. No i nie wiem, czy ja jestem wyjątkiem, ale ja bardzo często otwieram po polsku, czytam i nie rozumiem. Więc otwieram po angielsku albo po szwedzku, bo akurat szwedzki znam lepiej niż angielski. I co? I rozumiem, chociaż jest to dla mnie język obcy. A po polsku jest napisane tak, że nie sposób zrozumieć. I pół biedy, jak to dotyczy jakiegoś właśnie, nie wiem, mebla do składania, chociaż IKEA w ogóle tylko rysuje, jak wiadomo, a gorzej, jeżeli dotyczy to farmaceutyków, jeżeli to dotyczy lekarstw, jeżeli to dotyczy czegoś, co może mieć wpływ na nasze życie i zdrowie. No, nie mówiąc już o pieniądzach i podatkach i tak dalej, prawda? Kolejna rzecz to, że mieliśmy świadomość w momencie, kiedy zgłaszaliśmy projekt, że Polacy jako społeczność, to co jest znowu społeczność, ciągle nie do końca dobrze wykształcona. Ten wykres pokazuje, że w dalszym ciągu nieco mniej niż połowa Polaków ma wykształcenie średnie. Już nie będę się znęcał nad kształceniem obecnie w Polsce, ale no to wykształcenie średnie jest rzeczywiście czasami dosyć średnie. I to też nie pomaga w rozumieniu skomplikowanych tekstów. Znacznie mniej uświadamiane społecznie jest ten problem, który tutaj na slajdzie jest widoczny. Mianowicie to, że w sumie około 10% każdej populacji w cywilizowanym, wysoko czy średnio wysoko rozwiniętym kraju to są osoby o dysfunkcjach utrudniających odbiór tekstu pisanego. Z różnych powodów, poczynając od niewidomych i o nich się myśli w takich kategoriach, nie myśli się, niech Państwo zwrócą uwagę, w ogóle o głuchoniemych, jako o osobach, które mogą mieć problem z rozumieniem tekstu pisanego. Proszę uwierzyć, wszystkie badania na to wskazują, nie tylko lingwistyczne, ale i psychologiczne. Dla głuchoniemych w Polsce język polski pisany jest językiem obcym. Ci ludzie, jak zdają maturę po polsku w swojej szkole, to zdają tak, jak my byśmy zdawali po francusku. To jest ich język wyuczony. Pierwszym językiem jest język migowy, który naprawdę niewiele ma wspólnego z polszczyzną. Także to też jest istotne. No i teraz niech Państwo spróbują tylko taki pierwszy przykład z brzegu. To było pismo skierowane do pani, która jest mamą, jak widać, trojga dzieci. Pani ma wykształcenie, miała wtedy przynajmniej wykształcenie niepełne, podstawowe. Efekt był taki, że z tym pismem w ręku przybiegła do urzędu i zapytała, dostanę czy nie i ile. Sądzę, że Państwo wiedzą po przeczytaniu tego, ale to naprawdę nie jest banalne.
więc jeszcze dodajmy, że w takim piśmie zazwyczaj na samym początku jest coś, co myśmy tu opuścili. Taka preambuła, mianowicie powołanie się na 20 różnych paragrafów z różnych ustaw. I to już działa odstraszająco na przeciętnego, takiego bardzo prostego, niewykształconego człowieka. No i teraz jak można temu zapobiegać, tak szybciutko? Są kraje, w których to się robi. Zaskakująco. Stany Zjednoczone są w czołówce. Mało w Polsce się o tym mówiło, o tym, że w Stanach Zjednoczonych w 2010 roku prezydent Obama podpisał Plain Writing Act i na mocy tego przepisu wszystkie urzędy federalne i państwowe muszą swoje pisma adresowane do obywateli albo do innych urzędów przepuszczać, mówiąc potocznie, przez jakiś program sprawdzający, czy te teksty nie są za trudne. To wydaje się aż niemożliwe, że w Stanach Zjednoczonych, prawda, tych liberalnych i tych, gdzie się nie zwraca na takie rzeczy uwagi, a jednak okazuje się, że tak. No, w Szwecji jest, Szwecja pasuje tutaj do stereotypu. W Szwecji oczywiście to jest, to funkcjonuje. W Wielkiej Brytanii również funkcjonuje. W coraz większej liczbie państw i w Unii Europejskiej, i jak widać poza Unią Europejską, na to się zwraca uwagę. No i druga rzecz, bo to jest jak gdyby wymuszone albo przez państwa, albo jak w Wielkiej Brytanii, przez ruch oddolny obywatelski. Natomiast jeszcze może wymusić rynek. Mianowicie tabloidy wydawane są tak, żeby je ludzie kupowali. A żeby kupowali, to muszą rozumieć. Albo musi im się wydawać, że rozumieją. Bo to też nie to samo. No i w Polsce nie jest łatwo się przebić, dlatego że takim środowiskiem, które najbardziej powstrzymuje, czy najbardziej niechętne jest do tego, żeby coś zmieniać w języku używanym przez to środowisko, to jest środowisko prawników. Ale nie chcę tutaj insynuować nic. Wydaje się, że idą za tym również względy, nazwijmy to, merkantylne, finansowe. No, często do adwokata trzeba pójść po to, żeby zrozumieć pismo z sądu, jak wiadomo, a adwokat rzadko tłumaczy za darmo. Więc to prawdopodobnie jest jakieś takie przełożenie. Prawnicy, jak z nimi się rozmawia, nawet członkowie Rady Języka Polskiego, bo w Radzie Języka Polskiego jest reprezentacja prawników, twierdzą, że trzeba uczyć naród czytać i czytania tekstów prawnych, a nie zmieniać teksty prawne. No więc doświadczenie innych państw pokazuje, że jednak niekoniecznie tak musi być, ale to już inne trochę zagadnienie. Coś się zmienia. Tutaj na tym slajdzie wypisaliśmy instytucje, które próbują coś zrobić, niektóre dłużej, niektóre krócej. O tym, co wydawało się naprawdę takim, no już więcej niż światełkiem w tunelu, ale takim naprawdę mocnym sygnałem, że coś się dzieje. Mianowicie ta inicjatywa Język Urzędowy Przyjazny dla Obywatela, która to inicjatywa została powołana do życia przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kilka lat temu. No i to rozwijało się bardzo prężnie, ale po ostatnich wyborach zarówno prezydenckich, jak i sejmowych czy parlamentarnych. Ja szczerze powiedziawszy nie mam żadnej wiedzy na temat tego, czy to jest kontynuowane. Być może w jakimś szczątkowym stopniu, ale przez ostatnie półtora roku żadna impreza, a przedtem się odbywały przynajmniej raz w roku imprezy związane z tym, nie mówiąc o konsultacjach, nie słyszałem, żeby się odbyło. No i inicjatywy i badania naukowe już tutaj, które poprzedzały nasze działania. Po pierwsze, w latach 60. absolutnym pionierem tej problematyki był profesor Walery Pisarek. On opracował wzór, który za chwilę Państwo zobaczą. I no, niestety on się z tą problematyką nie przebił do tak zwanej szerszej publiczności. To było adresowane wówczas do środowiska dziennikarskiego, do wydawców, tylko że w PRL-u w latach 60. żadnemu wydawcy nie zależało na tym, żeby jego gazeta się sprzedawała, a już zupełnie nie zależało na tym, żeby jego gazeta była rozumiana.
Najtrudniejszą językowo gazetą była Trybuna Ludu i miała największy nakład. Więc to jakby nie miało żadnego związku jedno z drugim i trudno się dziwić, że się to nie przebiło. Pracownia Polskiej Polszczyzny to można powiedzieć nasza konkurencja. My staramy się nie uprawiać nieładnej konkurencji, więc za każdym razem informujemy, że konkurencja istnieje. Powstają monografie. Mileny Hadrian, bardzo polecam, jeżeli kogoś ta problematyka jakoś tam zainteresuje, jest książka Mileny Hadrian, która była członkiem naszego zespołu. Ona porównywała język urzędowy w Polsce i w Szwecji i to, jak dochodzi w Szwecji do różnych zmian. No i dochodzimy wreszcie do jasnopisu. Jasnopis jest właśnie naturalną kontynuacją tego typu działań. Myśmy mieli sprawdzić to, co wpływa na rozumienie tekstu. Natomiast zajmowaliśmy się tym ponad 3 lata. Już upłynęło od zamknięcia prawie półtora. I ja, szczerze powiedziawszy, dalej nie potrafię Państwu powiedzieć, co to znaczy rozumieć tekst. Co to znaczy, że ktoś zrozumiał tekst? To, że ze słowników języka polskiego nie można tego do końca wyczytać, to nie dziwota, bo to nie są jakieś psychologiczne czy psycholingwistyczne teksty. Ale od psycholingwistów też niełatwo się dowiedzieć tego. Myśmy myśleli na początku samym, że są jakieś możliwości właśnie wypracowane przez psycholingwistykę, że są jakieś na przykład zachowania człowieka, czy jakieś reakcje w mózgu, czy coś takiego, które mogą świadczyć o tym, że eureka, zrozumiałem. Nie wydaje się, żeby coś takiego było. No i jeszcze właśnie takie pytanie, czy można ten sam tekst różnie rozumieć? To z lekcji polskiego pamiętamy, prawda, że sonet jakiś tam można rozumieć na różne sposoby. I dlatego myśmy w nazwie swojego tematu, projektu i jak opisujemy jasnopis, zawsze podkreślamy. Jasnopis jest do badania różnych tekstów, tylko broń Boże nie artystycznych. Bo to dotyczy tylko i wyłącznie tekstów użytkowych, czyli takich, które powinny być rozumiane identycznie przez wszystkich adresatów i odbiorców. Bo Pana Tadeusza, jak 10 osób przeczyta, to 10 może rozumieć w różny sposób i nic się nie stanie. Ale jeżeli nie wiem, ordynację wyborczą albo ordynację podatkową 10 Polaków przeczyta i będzie miał 10 różnych interpretacji, no to już nie jest dobrze chyba. I teraz jak można mierzyć? Mierzyć można, czy sprawdzać stopień zrozumiałości tekstu, generalnie rzecz biorąc, na dwa sposoby. Albo metodami psycholingwistycznymi, czyli wtedy musimy mieć do dyspozycji ludzi, respondentów, czy nie wiem, no osoby, które zgodzą się na uczestniczenie w jakichś eksperymentach. I druga noga to są metody analityczne, czyli wtedy skupiamy się tylko na cechach tekstu, no i analizujemy ten tekst, wyłapujemy z tego tekstu pewne cechy, o których albo wiemy, albo mamy taką hipotezę, że te cechy tekstu mogą utrudniać albo ułatwiać w odwrotną stronę tekst. I oczywiście myśmy od samego początku wiedzieli, że będziemy dążyli do zastosowania metod analitycznych, natomiast nowum naszego projektu polegało na tym, że myśmy chcieli na etapie badań zastosować jedno i drugie i za pomocą badań psycholingwistycznych sprawdzić, czy nasze metody analityczne rzeczywiście odpowiadają temu, co dostajemy w wyniku badania ludzi, na ludziach. Tutaj mają Państwo przykłady testów psychologicznych, nie chcę w to wchodzić. Oczywiście niektóre z nich to są zupełne oczywistości, jak na przykład pytanie, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Prawda? Nieprawda, że 2 jest liczbą nieparzystą. To większość Polaków nie natychmiast odpowie, a duża część popełni błąd. I nie zawsze dlatego, że nie wiedzą, co to znaczy liczba nieparzysta. Czasami po prostu podwójna negacja powoduje, że a jeszcze gdyby tam w tym zdaniu tak to uwikłać, żeby jeszcze była strona bierna, to już w ogóle katastrofa. Porównanie czasu reakcji.
Czyli właśnie jest jakieś polecenie na przykład w różny sposób sformułowane i czekamy na reakcję delikwenta. Sprawdzanie znajomości tekstu za pomocą pytań kontrolnych. No to jest najbardziej oczywiste, ale też no, znamy to z nauki języków obcych przede wszystkim, prawda? To też znamy z nauki języków obcych, to są tak zwane testy LUK. Ale zwykle spotykamy to na egzaminach z języka angielskiego, czy francuskiego, czy niemieckiego, a tutaj w odniesieniu do tekstu we własnym języku i nie dlatego, żeby sprawdzać, jak ktoś zna ten język, tylko żeby sprawdzać cechy tekstu. Myśmy cały czas to podkreślali, jak mieliśmy, bo tę metodę stosowaliśmy bardzo intensywnie, podkreślaliśmy naszym respondentom, że to nie chodzi o to, żebyśmy sprawdzili, czy ty jesteś mądry, czy głupi, czy ty jesteś inteligentny, czy nieinteligentny. Tak między nami mówiąc, to przy okazji też wychodziło. Ale nam chodziło o cechy tekstu przede wszystkim, bo na wielu tekstach to się działo. No i nawet coś takiego jak prośba o intuicyjną ocenę, prawda? Dostajesz tekst do przeczytania na pół strony, trudny czy łatwy, rozumiesz czy nie rozumiesz? To też wbrew pozorom jest metoda bardzo dobra. Są metody znacznie bardziej wyrafinowane, ale tegośmy nie stosowali, nie mieliśmy tego w projekcie, nie mieliśmy na to pieniędzy. Na przykład śledzenie ruchu gałek ocznych przy tekście. Ile razy człowiek cofa się w czytaniu tekstu, bo jak nie rozumiemy, to próbujemy się cofnąć do tego pierwszego momentu, w którym już jeszcze rozumieliśmy, prawda? I to jest też bardzo charakterystyczne, ale tej metody nie stosowaliśmy. Tu mają Państwo fragment tekstu, który właśnie nasi respondenci taką ankietę dostali. Oczywiście to jest tylko fragment tekstu. I chodziło o to, jeżeli jest w jakimś miejscu uzupełnienie przez respondenta dokładnie takie, jakie było w tekście oryginalnym. To nie może być synonim, to nie może być coś pełniącego dokładnie tę samą funkcję. To musi być dokładnie ten sam wyraz, dokładnie w tej samej formie, której był w tekście wyjściowym. To wtedy zaliczamy punkt. No i im większy procent, w każdym tekście było 50 kresek. Co piąty wyraz był wyrzucony. Wszystko jedno. Nazwa własna, nie nazwa własna, nazwisko, imię, czy nazwa miejscowości. Wszystko wchodzi przy tej metodzie i nie ma, niczego się nie opuszcza. No to tutaj przypuszczam, że tak jak Państwo siedzą, no to by Państwo uzupełnili średnio rzecz biorąc pewnie 90% wyrazów brakujących. Natomiast tu byłoby już dużo gorzej. To jest właśnie chyba fragment ordynacji podatkowej. No i tutaj nawet prawnicy, przepraszam za wyrażenie, wyminkają, bo nie są w stanie dopisać właściwych form, no i potem się dziwić ludziom, że nie wiedzą, za co płacą podatki. No dobrze. I tego typu testy są potwornie czasopraco i kosztochłonne. Myśmy ostatecznie zrobili takich testów bardzo dużo, więc wiemy, ile to roboty kosztuje, ile pieniędzy kosztuje i tak dalej. Przepraszam. Coś tutaj pomyliłem, za szybko poszedłem. To jest, okej, okay, tu. Niektóre z tych badań, na przykład pytanie, czy zdanie, czy tekst jest prawdziwy, czy fałszywy. Zwykle psycholingwiści robią to na przykładach tekstu o długości jednego zdania. No to dla nas jest to zdecydowanie za mało i nie działa. No i są pewne problemy z interpretacją takich wyników. Właśnie problem taki, na ile te wyniki świadczą o cechach samego tekstu, a na ile o populacji osób, które w eksperymencie brały udział. Dlatego myśmy starali się dobierać respondentów możliwie jak najbardziej zróżnicowanych, ale ponieważ nie mieliśmy pieniędzy takich, które wystarczyłyby na zlecenie badań, naszych badań przez na przykład OBOP czy jakąś inną agencję zajmującą się badaniami właśnie takimi społecznymi, to stosowaliśmy tak zwaną metodę kuli śniegowej, czyli
na przykład studenci, doktoranci dostawali takie po kilkanaście takich ankiet, robili wśród swoich znajomych. Niektórzy znajomi się zaczynali tym interesować. A no to zróbcie wśród swoich znajomych i tam się znowu wśród swoich, i w ten sposób to szło. Dzięki temu mamy prawie z całej Polski, z bardzo różnych środowisk, ale najtrudniej jest skłonić do wypełnienia, do zrobienia takiej ankiety tych ludzi, na których nam najbardziej zależało, ludzi najsłabiej wykształconych. Oni się po prostu wstydzą. Oni mają opory wewnętrzne, żeby wziąć udział w takich eksperymencie, bo wychodzi na to, że jestem głupi i nie chcę tego robić. Więc najwięcej mamy oczywiście ankiet wypełnionych przez studentów i uczniów licealnych. No i to nie jest dobrze i mamy tego świadomość, ale no, tak krawiec kraj jak materii zdaje. W tym wypadku nie mieliśmy po prostu, to by kosztowało przynajmniej 10 razy tyle, gdybyśmy chcieli zrobić na rzeczywiście zrównoważonej próbie Polaków. To jest wzór profesora Pisarka, tylko pokazuję jako ciekawostkę historyczną. Notabene myśmy sprawdzili w pierwszym podejściu badawczym, na ile ten wzór rzeczywiście ma sens. Ma sens. On rzeczywiście daje w znacznym stopniu przybliżoną odpowiedź o stopień trudności. Myśmy chcieli zrobić coś, co będzie lepsze. No i takie było założenie. Natomiast to był punkt startu. To jest no, ciekawostka, jak układają się tytuły czasopism i jakie wyniki tego, według tego wzoru Pisarka osiągają. No i tutaj pokażę tylko, jak to się odbywa. To jest ręcznie, to jest po prostu okropnie uciążliwe, czasochłonne. Trzeba czytać tekst, podkreślać sobie tutaj w tym wypadku na zielono wyrazy, które według tej instrukcji Pisarka są uznane za trudne, czyli trzysylabowe lub dłuższe, po sprowadzeniu ich do postaci hasłowej w słowniku. To no byle, nie wiem, uczeń tego natychmiast nie zrobi. To, czy nawet byle, nie wiem, dziennikarz, który nie kończył polonistyki, no bo czasami to jest niebanalne, żeby to zauważyć. Poza tym ludziom się nie chce. Natomiast jak się ten tekst wczyta do naszego jasnopisu, no to oczywiście wynik jest po ułamku sekundy, no może przesadzam po ułamku, ale po nieistotnej jakimś czasie. No i akurat ten tekst sprawdzałem jeszcze wczoraj, dostaję maksymalny wynik. Czyli już trudniej trudno sobie wyobrazić po polsku. To spowodowane jest tym, że tu jest koniec pierwszego zdania. A długość zdania ma wpływ kolosalny na, średnia długość zdania ma olbrzymi wpływ na to, jak postrzegamy tekst. To jest jeden z najpopularniejszych wzorów stosowanych dla języka angielskiego. Pokazujemy tutaj ten wzór dlatego, że właśnie nasza konkurencja wrocławska no, jak gdyby zatrzymała się na tym etapie. Oni stosują w swoim narzędziu i w swojej działalności właśnie ten wzór, zmieniają tylko jedno, mianowicie słowa dłuższe w języku angielskim to są dłuższe niż dwie sylaby, w języku polskim dłuższe niż trzy sylaby. I resztę zostawiają tak samo. My z wzoru Guniga też korzystamy, ale tylko pomocniczo. I jasnopis liczy również wzór Guniga w trzech wariantach. Nie? I tutaj jeszcze o eksperymentach. To są rzeczy, które z naszego doświadczenia w czasie realizacji grantu pokazywało, znaczy nasze doświadczenie pokazuje, że to najbardziej interesowało informatyków. Te eksperymenty, obecny tutaj Bartek pokazywał, akurat obydwaj wy, w Reykjaviku 2 lata temu. To są eksperymenty, które miały na celu sprawdzenie, czy można w ogóle w inny sposób, nie tylko wzorem, bo prawie na całym świecie ludzie liczą to właśnie, układają jakieś wzory analityczne. Natomiast nieobecny dzisiaj Bartek Broda, drugi Bartek, zaproponował dwie metody właśnie eksperymentalnie. I nasz jasnopis liczy, ale trzeba wejść w tak zwane ustawienia zaawansowane, prawda? I czyli w pierwszym
dla takiego najzwyklejszego użytkownika to jest chyba za trudne do interpretacji te wyniki. Poza tym one może nie są tak spektakularne, zwłaszcza dlatego, że to były tylko eksperymenty. No więc pierwsza metoda to jest właśnie ten test luk, który Państwu pokazywałem, prawda, że co któryś wyraz jest wyrzucony, co piąty, i normalnie robią to ludzie. Natomiast w naszym wypadku robi to również jasnopis. Na podstawie wytrenowania na dużych korpusach tekstów. Czyli po prostu na bigramach, tak? Zapamiętuje sąsiedztwa słów. No i na razie w tym eksperymencie zapamiętywał tylko sąsiedztwa dwóch słów. I jeżeli prawdopodobieństwo, że obok tego słowa jest najbardziej prawdopodobne, że występuje to słowo, to on właśnie wstawia wtedy to słowo. Oczywiście można powtórzyć ten eksperyment na trójkach, czwórkach, piątkach słów, na dłuższych kontekstach i na przede wszystkim o wiele większych niż myśmy mieli do dyspozycji korpusach tekstów i wtedy te wyniki wydaje się, że będą znacznie bardziej obiecujące. To jest naszym zdaniem jedna z takich dróg bardzo rodzących nadzieję, że zupełnie innymi metodami osiągnie się wyniki znacznie bliższe intuicji. Aha, jeszcze nie powiedziałem. Podobieństwo, okej. Okay. Już o tym ach Boże, coś tutaj ja za szybko. Podobieństwo. Druga metoda eksperymentalna, którą zastosowaliśmy, czy właściwie Bartek Broda zastosował, z udziałem Bartka, dwóch panów B, Bartków, to robiło, to było podobieństwo między tekstem a wybranymi korpusami, które mieliśmy do dyspozycji. Problem polega na tym, że w Polsce prawo autorskie jest takie, że my na przykład korpus pod tytułem ustawy sejmowe, no to jest prawda, na wyciągnięcie ręki, bo jest w internecie i można wziąć, nie ma żadnych ograniczeń. Ale na przykład korpus pod tytułem podręczniki szkolne, a to już trzeba mieć zgodę każdego wydawcy, każdego autora i tak dalej, i tak dalej. A wydawcy wcale nie są chętni, żeby takie zgody wydawać. Dlaczego? Bo nie. Tak. Do tego, żeby w Narodowym Korpusie Języka Polskiego były jakieś teksty, trzeba mieć zgodę każdego autora i każdego, zgodnie, tak jakby się chciało przedrukowywać te teksty. To jest absurd polskiego prawa autorskiego. Jest za mocno nakreślone w tym względzie akurat. No ale to już na marginesie. No i ta noga jasnopisu porównuje badany tekst pod względem zawartości słownika, słownictwa, do którego z korpusów dużych, najlepiej, żeby one były naprawdę ogromne, no właśnie, czy do bajek dla dzieci, czy do korpusu tekstów Wikipedii, czy do korpusu tekstów prawnych, właśnie urzędowych, do którego bardziej pasuje. No i to też jest metoda, ponieważ wiemy, że bajki są łatwiejsze niż na przykład Wikipedia. Wikipedia jest raczej łatwiejsza niż ustawy sejmowe. Także taką metodę też próbowaliśmy stosować. Tutaj o korpusach to już właściwie powiedziałem. No i teraz szybciutko. Zrobiliśmy, tu będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego zgasło to i dlatego ja tak. Musieliśmy przedłużyć grant. Zrobiliśmy najpierw badanie według tego mniej więcej tej informacji. 15 tekstów, mieliśmy prawie 1500 respondentów. Wszystko to respondenci mieli po 3 teksty, z którymi mieli coś tam robić. Wszystko to potem policzyliśmy pracowicie. Policzone zostały korelacje wyników z cechami wybranymi, przede wszystkim tymi tekstów. I okazało się, że nasze wyniki, nasze korelacje są albo bardzo słabo zgodne z tym, co jest w literaturze przedmiotu i o czym się mówi nie tylko w Polsce, ale i na świecie, albo wręcz sprzeczne. No i to było coś, co nam podcięło skrzydła, no bo nie bardzo wiedzieliśmy, co jest. Czy literatura przedmiotu się aż tak bardzo myli, czy myśmy coś źle policzyli. Okazało się, że myśmy źle dobrali teksty. Myśmy dobrali teksty tak, że pewne cechy tych tekstów się
znosiły wzajemnie. Jak miały teksty bardzo długie zdania, to miały z kolei łatwe słownictwo. I odwrotnie. Tak wyszło przypadkiem, a ponieważ tych tekstów było tylko 15, czyli bardzo mało, no to statystycznie to akurat zadziałało na naszą niekorzyść i się, i to się wszystko nie zgadzało. Więc musieliśmy powtórzyć te wyniki, te badania. Za drugim razem wzięliśmy więcej tekstów, jeszcze więcej respondentów, znacznie większą liczbę cech lingwistycznych tekstów. Wszystkie te teksty zostały bardzo szczegółowo przeanalizowane, oznakowane, co tam jest i czy tutaj jest dopełniać, czy nie dopełniać. No najróżniejsze rzeczy, żeby już niczego nie zgubić. No i przede wszystkim myśmy te teksty, tych 35 tekstów wybierali przez kilka miesięcy. Były spotkania, burze mózgów i wstępnie ocenialiśmy jako eksperci na zasadzie intuicji. Ten jest łatwiejszy. I już od razu mieliśmy te 35 tekstów podzielonych na 7 kategorii, tak na zasadzie intuicyjnej. Pomógł nam jeszcze ten test Guniga, ten wzór Guniga do tego. Także już mieliśmy pewne hipotezy i tym razem te wyniki rzeczywiście były takie, że można je było zastosować do konstruowania wzoru. I ponieważ jest już czas późny, to ja tylko powiem, tutaj są przykładowe cechy, które znakowaliśmy w tekście, albo które się same znakowały, bo niektóre są za pomocą analizatorów morfologicznych albo składniowych do wyciągnięcia automatycznie. Natomiast niektóre trzeba było ręcznie znakować. No i na podstawie tego wszystkiego nieobecny dzisiaj członek naszego zespołu, profesor, wtedy jeszcze nie profesor, teraz już profesor Łukasz Dębowski, jeden z najlepszych statystyków lingwistycznych chyba w Polsce, zbudował wzór. Z grubsza rzecz biorąc, tyle cech zostało w nim uwzględnione. Ja już nie będę wchodził, co to jest imiołczyk plus czy minus. To jest pewna lista wyrazów, które myśmy zgodnie uznali, że jeżeli wyraz na tej liście jest, to znaczy, że ten wyraz nie jest trudny, bez względu na to, ile ma sylab. To są wyrazy, które w zasadzie każdy Polak zna. No i widać, że tych cech jest dużo. No właśnie, przeskoczyło wzór. Tutaj się... O! No i to jest początek wzoru tylko. To jest tylko początek wzoru, nad którym Łukasz Dębowski naprawdę długo siedział i walczył z nim niesamowicie i różne tam próby czynił. Chodziło o to, żeby ostatecznie wynik to była liczba z przedziału od 1 do 7 i żeby oczywiście, no to co najważniejsze, miała jakieś przełożenie na rzeczywistość sensowne i wydaje się, że ma. Tylko skomentuję tyle. Minus przy współczynniku to oczywisty sygnał, że dana cecha działa w ten sposób, że utrudnia rozumienie, a plus ułatwia rozumienie tekstu. Więc tak jako ciekawostkę można powiedzieć, że lepiej dać jakikolwiek czasownik, nawet najtrudniejszy, ale czasownik. Im więcej czasowników w tekście, tym tekst jest łatwiej zrozumieć. To taka zasada przy okazji. I narzędzia informatyczne dostępne, to już możemy sobie przeskoczyć. Dzień dobry, ja może coś powiem o jasnym pisie, zanim faktycznie go pokażemy. Możemy do niego wprowadzać dane na trzy sposoby, za pomocą tekstu wprowadzonego tam do pola tekstowego, przesyłając adres strony internetowej lub w praktycznie dowolnym formacie, przesyłając z komputera swojego. Z drugiej strony mamy trzy typy przetwarzania. Statystyki, czyli liczenie w tych, co profesor przedstawił, indeksów zrozumiałości, czyli indeks lingwistości, indeks pisarki, nasza autorska klasa z trudności, plus liczenie innych statystyk ilościowych. Drugim sposobem są grafy podobieństwa leksykalnego, czyli to badanie, do jakiego korpusu jest najbardziej podobny pod względem językowym ten wprowadzony przez nas tekst.
No i testy Taylora, które w zasadzie też nam ostatecznie pokazują, do którego korpusu wprowadzony tekst jest najbardziej podobny. I tak, tak się prezentuje tak pobieżnie architektura. Dwoma głównymi blokami funkcyjnymi jest blok konwersji i blok obliczeniowy. One między sobą komunikują się za pomocą takiego formatu Premur, a to z tego względu, że na wejściu bloku obliczeniowego mamy tagger, który przyjmuje właśnie pliki w formacie Premur. To wszystko jest zaimplementowane w frameworku Django. Jeszcze zadaniami w tych blokach konwersji obliczeniowym nad nimi czuwa ten mechanizm kolejkowania Celery i Rabbit. No i jeszcze możemy się komunikować z jasnopisem za pomocą restowego interfejsu. Czyli w naszym wypadku mieliśmy wtyczki do Worda i OpenOffice'a, ale jak coś nowego powstało, to też jest taka możliwość się połączyć. Przejdźmy do modułu konwersji. Jak już mówiłem, można do jasnopisu wprowadzić dane w praktycznie dowolnym formacie. Jeśli byłby to format taki webowy, czyli jakiś, albo adres strony internetowej, no to wykorzystujemy bibliotekę UseText. No i jej zadaniem jest usunięcie z tej treści strony internetowej wszystkich nieinteresujących fragmentów, czyli na przykład menu, reklam, jakichś nagłówków, stopek itd. W wypadku formatów wspieranych przez OpenOffice'a posługujemy się programem UnoConf, który porozumiewa się z OpenOffice'em za pomocą biblioteki PyUno. Ten krok jest oddzielny od tego, gdzie wykorzystujemy ticket, dlatego że w OpenOffice możemy sobie zdefiniować, znaczy definiujemy sobie wypunktowania, tytuły. Dzięki temu potem przy dalszym przetwarzaniu wiemy, żeby takiego tytułu nie ruszać, bo nie jest dla nas istotny. No i przy pozostałych formatach wykorzystujemy ticket, która pewnie równie dobrze by sobie poradziła z wszystkim, co jest poprzednio, no ale chcieliśmy dodać te dwa kroki, żeby trochę te dane niepotrzebne odizolować. Następnie mamy moduł liczący. Zawsze, niezależnie od tego, co liczymy, który typ przetwarzania wybraliśmy, to zawsze na początku jest tag. Musimy tekst posegmentować, otagować, wobec tego ani rusz dalej. No, w wypadku statystyk i liczenia tych indeksów zrozumiałości bardzo ważny jest też podział na sylaby, do tego wykorzystujemy bibliotekę PyHiccup. Następnie różne dodatkowe zasoby, jak listę frekwencyjną z NKJP i listę prawdopodobieństwa subiektywnego. Tak. Żeby odsiać te słowa, które są długie, ale powszechnie znane, czyli często albo stosowane w języku, albo po prostu bardzo proste, bo znamy je od podstawówki. No i jeszcze wykorzystujemy tu słowosieć, gdyż sam jasnopis podpowiada mi, kiedy i jak zastąpić trudne słowo jakimś prostszym odpowiednikiem. W wypadku grafów, no to też musimy to na początku otagować, potem budujemy wektory słów z odpowiednimi wagami i jest generowany taki wykres, jak dalej widzimy. No i ostatnie testy Taylora, do tego wykorzystaliśmy Three Language Modeling Toolkit do budowania bigramowych modeli językowych i następnie sprawdzania tego tekstu analizowanego, do którego z korpusów, które mamy tam wymodelowane, najbardziej jest podobne. No i w zasadzie to tyle z takich rzeczy. Tutaj jeszcze mały listing tego, co zostało wykorzystane, jakby ktoś chciał coś więcej poczytać. No i teraz może coś o perspektywach badawczych dalej. Ja się już mówię w tym silny. To ja już powiem, chyba słychać mnie. Zaraz pokażę jasnopis, bo opowiadamy bardzo długo, a nie widzieliśmy tego jeszcze, jak to wszystko działa. Pewnie Państwo, którzy mają już komputery, to już sobie to wszystko dawno sprawdzili, ale pokażę. Natomiast ostatni slajd tego, co będzie przed pokazem. Co możemy z tym zrobić dalej tak naprawdę? No przede wszystkim możemy zamiast sprawdzać jakość czy zrozumiałość tekstu ogólnego, możemy sprawdzać, jak jasnopis sobie radzi i
co trzeba w nim zmienić, żeby sobie radził na przykład z tekstami specjalistycznymi. Jak wrzucimy do jasnopisu w obecnym kształcie tekst prawny, to pewnie dostaniemy 6, 7 i w zasadzie tyle. A teksty prawnicze też mogą być pewnie trudniejsze, łatwiejsze. Możemy chcieć badać jakieś ich konkretne cechy, o których też już była mowa. Była już mowa o wykorzystaniu większych korpusów tekstów. Te korpusy, do których porównujemy nasz badany tekst w jednym z tych eksperymentalnych metod, czyli w przypadku na przykład grafu podobieństwa, to są korpusy o wielkości około 100 tysięcy słów. To nie jest duży korpus, czyli nie jest to duży zbiór tekstów. Narodowy Korpus Języka Polskiego ma na przykład 300 milionów słów takiej zrównoważonej wersji. A to jest już dziś uważane za korpus mały. Badania psycholingwistyczne, ankietowe, jak najbardziej. Tego można zrobić bardzo dużo, jak wiemy, kosztowne, więc na pewno musi poczekać. Skalowanie wyników, jakiś kontekst, uzyskanie jakiegoś kontekstu wielojęzycznego. Na to wszyscy zwracają uwagę. Jak się idzie na konferencję, to teraz nam na przykład napisano, dlaczego wy w ogóle dla polskiego coś robicie? Powinno być porównanie kilku języków. Robimy dla polskiego, dlatego że no, dla polskiego nikt inny nam tego nie zrobi. Prawda? Raczej Niemcy robią dla angielskiego, a nie dla polskiego. To też jest fajne. Specjalizowane wersje jasnopisu, ocena trudności tekstów dla cudzoziemców. Pomysłów można mieć wiele. Wiemy pewnie, że temat jest teraz bardzo popularny. Jak ktoś ogląda telewizję, to widział Marka Konrata, który chwali się, że bank ING coś tam ze zrozumiałością robi. To nasza konkurencja właśnie. Ale przychodzą do nas banki, właśnie różne dziwne instytucje, które chciałyby coś z tym jasnopisem robić. No my jeszcze nie możemy za wiele robić ze względów takich, że jest to projekt jeszcze nierozliczony, kwestia własności nie jest unormowana i tak dalej, ale to są sprawy drugorzędne. Pokażę, jak to działa. Jasnopis.pl, to wszyscy się już pewnie domyślili, że pod takim adresem trzeba tego stwora szukać. Mamy tam aplikację i właściwie wszystko już Bartek powiedział, co tu można z tym tekstem zrobić. Możemy wkleić tekst do okienka, podać URL, dokument z dysku załadować. Więc zróbmy coś, co zwykle jak ktoś z Państwa pracuje albo w ogóle zna prawa Murphy'ego, to wie, że takie dema na żywo to nigdy nie działają, ale to zadziała. Instrukcja obsługi do jasnopisu? Słucham? Instrukcja obsługi do jasnopisu. Czy jest? No była sprawdzana, więc to jesteśmy gotowi na takie podchwytliwe pytanie. To co robimy? Proszę bardzo. Jest instrukcja. Co to jest jasnopis? Jasnopis jest to program komputerowy. Proszę, to przeklejmy. Chciałem URL podać, żeby pokazać, co on tam zrobi, ale jak najbardziej. Wklejamy oczywiście i analizujemy. To pójdzie szybko, tekst nie jest bardzo długi. Tekst, jaka jest interpretacja? To chyba nie zostało powiedziane, więc powiem. Skalę mamy od 1 do 7, to powiedzieliśmy. Dostaliśmy 4 i to oznacza, bo tak 4 to w zasadzie nie wiemy. No te podział na 7 części odpowiada w zasadzie takim blokom 3-letnim w edukacji. Można sobie tak to wyobrazić. Czyli mamy 1-2 to podstawówka, gimnazjum, liceum, studia 5-6, no i 7 to już człowiek bardzo wykształcony, tekst specjalistyczny. Więc interpretacja 4, którą nawet widać, jest taka, że jest to tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem średnim, okej, no na tej sali chyba wszyscy mamy, lub mających duże doświadczenie życiowe, też niektórzy pewnie mają. Co widać? Widać tutaj w tym tekście, akurat może było, on pewnie został tak zrobiony, żeby nie wyszło tutaj nic, co w legendzie mogłoby wyjść. Więc ja może zrobię coś innego. Otworzyłem sobie tutaj Gazetę Wyborczą na przykład. Strzelanina w liceum we Francji. Czemu nie? Otworzę ten tekst, skopiuję sobie link i zobaczmy, co się teraz stanie. Zrobię to po to, żeby pokazać kolorki, których teraz nie mamy. Kolorki mianowicie czerwony i pomarańczowy i zaraz powiem, pewnie nam jakieś tutaj się objawią. Też 4. I też nie ma. Też nie ma kolorków. No nie, muszę jakieś kolorki. Wojciech Młynarski? Ojej, też może być łatwy. To trochę jest w sumie optymistycznie, prawda, nastraja nas, że te teksty są, po pierwsze, może ktoś to sprawdza jednak jakimś... jest coś, są kolorki, dobrze. Ale jest 3 ogólnie rzecz biorąc.
W każdym razie pewnie tam jakiś był film, tak? Albo, no tak, dzisiejszy artykuł w dzisiejszym stylu, to znaczy bez treści. Więc mamy tylko 4 akapity. Z kolorem czerwonym oznaczone są fragmenty wyraźnie trudniejsze od reszty, czyli akapity, te fragmenty to akapity, które mają trudność większą niż to, co nam wyliczył jasnopis dla całości tekstu, czyli niż ta trójka. To tak naprawdę jest porównywane właśnie troszeczkę inaczej, wykorzystując skalę Foga, która jest skalą troszkę bardziej granularną. Także Fog, dokładnie wskaźnik Fog, wartość wskaźnika Fog mówi, ile lat edukacji potrzeba, żeby zrozumieć dany tekst. Czyli dla podstawówki 8, no to będzie koniec podstawówki. A jakieś tam studia to pewnie 17-18, to znaczy trudne, a nie 7 jak u nas. Więc możemy sobie podejrzeć, jaki tutaj ten Fog wyszedł dla tego fragmentu. On pokazuje, że 11. I od razu pokażę, już też rozwinę coś tutaj więcej, jaki wyszedł dla całego tekstu. Dla form hasłowych wyszedł 6. Na czerwono są pokazane akapity, które mają ten wskaźnik o 4 stopnie wyższy lub więcej w stosunku do tego, co wyszło dla całego tekstu. Pomarańczowo coś, co jest mniej niż 4. Tam powinno być 2, 3, 2. Tutaj nam coś wyszło więcej, skoro mamy 6,5, a to nam pokazuje, że 10. Na szaro, zaraz powiem, na chwilę zwinę, zaraz powiem co jeszcze, ale na szaro mają być bardzo długie zdania, czyli koci, łapci, kici, kici, zajmujemy razem z babcią i tak dalej. No trochę długie nawet, nie takie jak to, co było na slajdach. A podkreśleniem podkreślone są długie słowa uznane za trudne, mogące sprawić trudność w rozumieniu, co oznacza, że są to słowa czterosylabowe, nie będące na liście 5000 najczęstszych słów stworzonych na podstawie Narodowego Korpusu Języka Polskiego i jeszcze też nie będące na liście właśnie tego prawdopodobieństwa subiektywnego Janusza Imielczyka, na której są słowa no, teoretycznie znane Polakom. Tam jest słowo telewizor na przykład, które jest czterosylabowe, no super trudne, ale wszyscy jednak to znają. Więc to słowo nie zostało podkreślone. I powiedzmy teraz sobie, pokażmy jeszcze raz te statystyki, to tylko tak mignę, że są przeróżne rodzaje, warianty Foga, warianty indeksu pisarka. Okazało się, że indeks pisarka, który on zapisał wzorem, to był zupełnie inny niż indeks, który on pokazał na takiej swojej podziałce, gdzie tam narysował linię, więc wzór był pierwiastkiem, tam jest prosta kreska, więc liniowy, nieliniowy. To nikomu nie przeszkodziło w latach 60., jak się okazuje, natomiast nasz statystyk to zobaczył, mówi, no nie, no to są dwie różne rzeczy. Więc mamy w dwóch różnych wariantach plus podwariantach liczone różne wskaźniki zrozumiałości na różne sposoby. No i oczywiście takie zwykłe statystyki, tu jest, jak się najdzie na liczbę, no to nawet można sobie poczytać, cóż to dany wskaźnik oznacza. Także na te, no może na liczbę zdań chyba się nie pojawia, no bo to sobie trudno coś napisać więcej. I oprócz tego takiego no, najprostszego sposobu, czyli najprostszy sposób to jest to zwinięte kolorki na tekście i w zasadzie jeden wskaźnik, który nam odpowiada klasie trudności tekstu. No, mamy jeszcze te eksperymenty, o których mówiliśmy i wyniki są też tutaj dostępne, czyli jak sobie wejdziemy w ustawienia zaawansowane, a może zanim jeszcze różne rzeczy, pokażę grafy podobieństwa i test Taylora, jeśli w ogóle mam pokazywać, bo już się chyba skończył nam czas, to możemy też na dwa inne sposoby używać jasnopisu. Oprócz pokazywania tego, co dla komputera jest trudne, to znaczy trudniejsze niż średnia dla tekstu, możemy powiedzieć, że piszemy tekst dla odbiorcy właśnie na przykład po szkole podstawowej. I wtedy w tekście pojawią nam się, kolorami zaznaczą tylko fragmenty, które są trudniejsze niż nasza zadana wartość wskaźnika FOG, czyli docelowe wykształcenie odbiorcy. Możemy też, i to jest najciekawsze i najśmieszniejsze, może nam wyjdzie, przetworzyć tekst z możliwością zaproponowania na przykład synonimów, hiperonimów, hiponimów, czyli słów ogólniejszych lub bardziej szczegółowych dla naszych słów tak zwanych trudnych. No i zobaczmy, bo jak pokazuję mi same synonimy, to chyba nawet jak spróbowałem wyświetlić ponadczasowe, no to tylko nam się pojawia sugestia, spróbuj zamienić na łatwiejsze słowo. Zobaczmy, czy scenarzysta i kabaretowy zostaną jakieś, o nie, fatalnie, proszę bardzo.
Dramaturg, scenarzysta i reżyser teatralny. No jak mówiłem, wyjdzie coś śmiesznego. Dramaturg i scenarzysta to też jest dramaturg dla niego. Czy może się zdarzyć, że zostanie zaproponowane trudniejsze słowo niż już powinno? Nie. Nie powinno. Co najmniej równie trudne. Natomiast no, jest to, działa to totalnie bezkontekstowo, więc jak dzisiaj jakiś piosenkarz, nie, coś tam musiało być jeszcze ciekawego. Piosenkarka pewnie. No to zostały zaproponowane słowa właśnie. Wokalistka, nie, wokalistka to było na trudne, ale wyjedz na przykład. Trzeba... No ale jak się... Tutaj jesteśmy po prostu znowu... Ponieważ nie mamy praw autorskich do żadnego słownika synonimów tak zatytułowanego, to korzystamy z tak zwanej słowosieci, czyli z polskiego WordNeta zrobionego we Wrocławiu, czy robionego we Wrocławiu. Po pierwsze, WordNet polski, chociaż jest największy na świecie w tej chwili, to jednak jest niekompletny, a po drugie jest trochę do innych celów zrobiony, to nie jest dokładna synonimia, a już na pewno nieuwzględniane tam są takie rzeczy, jak czy coś jest łatwiejsze, czy coś jest trudniejsze. Ale ponieważ WordNet czy słowosieć jest w wolnym dostępie i na takiej licencji, że można to do wszystkich projektów stosować, to zastosowaliśmy. Nie mamy po prostu innego wyjścia. Mogliśmy wziąć słowosieć albo nic. No to wzięliśmy słowosieć. Słowosieci też te znaczenia są podzielone na sensy, czyli jak mamy zamek, no to tam będą dwa osobne wpisy i synonimy do jednego lub drugiego. Pokazujemy płaską listę, w sumie podobnie jak to robią edytory tekstu, ale można też to oczywiście oddzielać i wtedy prezentować to użytkownikowi, który widzi, że to są dwie różne rzeczy. Bardzo szybko pokażę jeszcze graf podobieństwa, czyli to, o czym już mówiliśmy tutaj w ustawieniach zaawansowanych. Wszyscy czujemy się ekspertami, możemy sobie wybrać inny tryb przetwarzania niż domyślne statystyki. Gdy bierzemy na przykład grafę podobieństwa, to dostaniemy kropeczkę na wykresie, którą tutaj widzimy. Ta zielona to jest ten nasz kawałek i możemy zobaczyć, czy ona jest bardziej podobna do literatury dziecięcej, czy do ustaw. Czy jest raczej łatwa, czy raczej trudna. No, ten tekst został uznany za raczej łatwiejszy. Wszystko, co jest bliżej tej osi, to jest łatwe. Tutaj no, to jest trudniejsze. I mniej więcej widać też, jak te korpusy wobec siebie, prawda, ich trudność się kształtuje, że Wikipedia to jest raczej łatwa, tak? Znaczy raczej łatwa, średnio łatwa, no nie jest tak trudna jak ustawy, natomiast w prasie się zdarzają, w takiej prawdziwej prasie, teksty trudniejsze niż na przykład Wikipedia. Jak są same się? Co to są za osie? Bartku? To jest podobieństwo, tak? Jaką ustawę jest jedna z tych. Czyli po prostu tak naprawdę to chyba nie tyle jest opis osi bazy, czy co tam ten kąt, prawda? Dokładnie to jest w książce jasnopis, którą zareklamujemy przy okazji, jeżeli ktoś będzie bardzo zainteresowany, to mamy. Jest dokładnie to opisane, w każdym razie, jeśli ja dobrze pamiętam, to kosinus kąta zawartego między naszą osią, w tym wypadku zieloną, a osią x-ów, to jest miar, a wybranym korpusem, tym punktem. Nie, to jest tak, że na dole mamy podobieństwo do ustaw, a może do tego, jak jest coś podobne w takim stopniu do ustaw, a do bajek w innym, no to sobie wymierzamy tam. No to już. Tyle od osi na osi X, tyle na osi Y, czyli to jest tak. Dobrze, chyba pytania w kuluarach, bo tak musimy kończyć. Będziemy mieli jeszcze czas na jakieś jedno pytanie. Czy jasnopis pozostanie zawsze darmowy, czy w części mogą interfejs jasnopisów wdrażać w swoje aplikacje? Jasnopis jako aplikacja do używania jest darmowy i takim pozostanie, wszystko na to wskazuje. Może specjalizowane wersje, jeśli powstaną, będą jakoś płatne. Natomiast z tym włączaniem na razie jest problem, dlatego że, jak już powiedział kolega Maciej, grant jest ciągle nierozliczony, a regulamin NCN-u informuje, czy umowa z NCN-em. Dopóki grant jest nierozliczony, wszystkie wyniki należą do NCN-u. Czyli w szczególności cały kod jasnopisu i wszystko należy do NCN-u. Potem przez 3 miesiące będzie należał do
Uniwersytetu SWPS, a jeżeli Uniwersytet SWPS się nie upomni o to, nie będzie chciał tego sprzedawać, no to będzie należało do nas i wtedy będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie. Czy mógłby Pan pokazać na przykład analizę jakiegoś tekstu, na przykład o rachunku rzeczkowym całkowym w jasnopisie? Skąd mam go wziąć? Z Wikipedii? Z Wikipedii można by pewnie wziąć. Natomiast ja od razu, jak Maćku, jak Ty będziesz szukał, to powiem jedno. System nasz pomija wszystkie niejęzykowe elementy tekstu. Czyli jeżeli jest na przykład tekst naszpikowany wzorami matematycznymi czy symbolami matematycznymi, to tego nie bierze pod uwagę, bo nie może brać pod uwagę. Tego się nie da ocenić, na ile ten wzór jest trudniejszy od tego, prawda? Wzór na prędkość czy na drogę jest bardzo łatwy, ale to też jest wzór, a za chwilę może być nieomal tak samo wyglądający na oko graficznie wzór dużo, dużo trudniejszy do pojęcia i zrozumienia, więc to po prostu wszystkie symbole chemiczne i tak dalej, równania chemiczne wyrzucamy. A z podręcznika Kuratowskiego poradził Mamy coś? Trudno powiedzieć. My mieliśmy rachunek różniczkowy. Aha. Szóstka. Z Wikipedii. Z Wikipedii hasło rachunek różniczkowy jest szóstka. No ale to wiadomo, że Wikipedia, tak samo jak i inna encyklopedia, bardzo często tłumaczy nieznane przez nieznane. Znaczy jak ja zaglądam do hasła na przykład biologicznego, to dalej nie wiem, o co chodzi, albo medycznego, albo tym bardziej. Jeżeli tutaj jest o 6, to chodzi, że rachunek różniczkowy jest znacznie łatwiejszy niż orzecznictwo na rzecz Naczelnego Sądu Administracyjnego. To może być prawda. Będziemy musieli już kończyć, nie ma czasu na następne pytania. Zapraszamy w wykład. W czasie Bardzo dziękuję za wygłoszenie wykładu. Jeszcze raz brawo.